We wtorek, 7 marca, w gościnnych murach publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach odbył się etap gminny ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W tej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Mamy dwie kategorie wiekowe. Z klasy 1-4 jest to kategoria pierwsza i tu mamy 18 uczestników. I w kategorii drugiej od klasy 5 do klasy 8 Szkoły Podstawowej mamy 41 uczestników. Jest to naprawdę dobry wynik. Co roku widzimy, że turniej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to dla nas też bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że również i dzisiaj będzie okazany bardzo dobry poziom turnieju. Po przywitaniu przybyłych przez komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesława Krześniaka i wyjaśnieniu kwestii organizacyjnych uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów. Test dla grupy młodszej, czyli klas 1-4, ma 25 pytań testowych. I czas na jego wypełnienie to jest 40 minut. Dla klasy 5-8 mamy 5 pytań więcej, czyli mamy 30 pytań, w tym samym czasie 40 minut. Zakres pytań był zróżnicowany i obejmował całokształt szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Od pytań ratowniczych poprzez pytania z tak zwanej prewencji pożarowej, z działań ratowniczo-gaśniczych, ale również z tradycji oraz funkcjonalności zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Związku Ochotniczych Straży Pożarnej. Czyli mamy pytania naprawdę bardzo przekrojowe. Po sprawdzeniu testów konieczna była dogrywka, aby wyłonić po 5 laureatów w każdej kategorii. Najlepsi zmierzyli się w drugim etapie turnieju, jakim była część ustna. Musieli odpowiedzieć na 3 pytania przed komisją. I to zdecydowało o ostatecznym podziale miejsc. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała 6-osobowa komisja w składzie. Przewodniczący Mieczysław Jelonkiewicz, wiceprezes zarządu oddziału gminnego OSP, Wiesław Krześniak, komendant gminny OSP, Jarosław Różański, wiceprezes zarządu oddziału gminnego, Mateusz Zielony, sekretarz oddziału gminnego, Artur Kobus, członek prezydium oraz Cezary Adamiec z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Laureatów poznaliśmy po kilkugodzinnych zmaganiach. W oficjalnym podsumowaniu konkursu uczestniczył burmistrz Piotr Kozłowski, który sprawował patronat honorowy nad wydarzeniem oraz dyrektor placówki Agnieszka Woźniak. Burmistrz przekazał wszystkim uczestnikom i organizatorom konkursu gratulacje. Zwrócił też uwagę na wspaniałą frekwencję. Laureatom życzył powodzenia na kolejnym etapie zmagań turniejowych podczas eliminacji powiatowych. Po czym odczytany został protokół z przebiegu turnieju i poznaliśmy laureatów. W młodszej kategorii wiekowej uczniowie klas 1-4 pierwsze miejsce zajęła Lena Dyga z PSP w Świerżach Górnych, drugie Anna Ślażyńska z PSP nr 2 w Kozienicach, trzecie Wojciech Kędzierski z PSP ze Świerży Górnych, czwarte Kinga Janeczek z Wólki Tyżyńskiej, a piąte Piotr Celuch z PSP w Janikowie. W gronie starszych uczniów z klas 5-8 bezkonkurencyjny był Jakub Połeć z PSP nr 4 w Kozienicach. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kuba był najlepszy na Mazowszu i reprezentował nasze województwo z powodzeniem na etapie ogólnopolskim. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Kacperek z PSP nr 3 w Kozienicach, a trzecie Szymon Zielony także z kozienickiej trójki. Czwarte miejsce przypadło Zuzannie Dopieralskiej, również z trójki, a piąte Hubertowi Amerkowi z Wólki Tyżyńskiej. Każdy z laureatów otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Kozienice oraz pamiątkowe dyplomy. Były też upominki dla pozostałych uczestników turnieju oraz opiekunów uczniów. Specjalne podziękowania otrzymała również dyrektor PSP nr 3 Agnieszka Woźniak za organizację turnieju. Piątka najlepszych z obu kategorii wiekowych będzie reprezentowała naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które zaplanowano na 30 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.